Zbliżamy się do końca sezonu i bijemy rekordy. Lada moment powinniśmy mieć w systemie Metro Roweru milionowe wypożyczenie. Na ten moment mamy nieco ponad 970 tysięcy wypożyczeń. Oczywiście najwięcej z nich było wykonanych w miesiącach letnich, ale każdego dnia widzimy mieszkańców metropolii na rowerach. Można z nich korzystać przez cały rok. Do końca listopada mamy wszystkie 7 tysięcy rowerów na ulicach. Później sezon zimowy, a więc grudzień, styczeń, luty, rowerów będzie nieco mniej, bo połowa. Ale będą dostępne na takich samych zasadach, w tych samych miejscach, w tych samych 31 gminach. To pierwszy rok funkcjonowania Metro Roweru w takiej skali, a nawet w zasadzie pierwsze 4 miesiące, bo w pełnej skali uruchomiliśmy rower 1 sierpnia, więc trudno porównywać dane z poprzednimi latami, ale tam, gdzie to możliwe, na przykład kiedy porównujemy liczbę wypożyczeń w tym roku, a liczbę wypożyczeń w poprzednich latach, gdzie mieliśmy te systemy w 8 miastach, to myślę, że najlepiej skalę popularności Metro Roweru pokazują Katowice, gdzie w zeszłym roku mieliśmy około 160 tysięcy wypożyczeń, a w tym roku w samych Katowicach mamy ich już ponad 400 tysięcy. Katowice rzeczywiście wyraźnie dominują, dlatego że to największe miasto, najwięcej miejsc pracy, najwięcej uczelni. Katowice mają też to szczęście, że są otoczone w całości gminami, w których Metro Rower również jest dostępny. To znaczy można wypożyczyć rower wracając z pracy w Katowicach, a zostawić go w dowolnej innej gminie. Rowery z wspomaganiem elektrycznym uzupełnią rzeczywiście system Metro Roweru, ale będą one dostępne na nieco innych zasadach. Planujemy to zrobić podobnie jak Kraków, mianowicie nie będą to rowery dostępne na co dzień na ulicach, ale będą dostępne w takim najmie bardziej długoterminowym. Będzie można taki rower wypożyczyć na miesiąc, na 3 miesiące albo na cały rok. Pracujemy nad regulaminem wypożyczania, nad cennikiem. Myślę, że już niedługo, za kilka tygodni będziemy mogli poinformować mieszkańców, w jaki sposób będzie można zgłosić chęć wypożyczenia tego roweru. Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc, no to prawdopodobnie też będziemy musieli ująć to w regulaminie i przeprowadzić jakąś formę losowania. Aczkolwiek no to, że miesiąc będzie dostępny i wypożyczany najczęściej na miesiąc albo na 3, spowoduje, że rowery będą rotować, będą trafiały do kolejnych osób. Oczywiście w międzyczasie będą serwisowane.